Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne takie jak PCOS, insulinooporność czy choroby tarczycy i tym podobne. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem, zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć! Zapraszam Was na odcinek z gościem poświęcony tematyce pasożytów. Celem tego odcinka jest zwiększenie świadomości na temat pasożytów i takie podsumowanie podstawowych kwestii. Co w ogóle skłoniło mnie do takiej rozmowy, to fakt, że trafia do mnie ostatnio coraz więcej pacjentek z zakażeniami pasożytniczymi albo w trakcie współpracy dietetycznej docieramy do takich wniosków, do takich podejrzeń, powiedziałabym, i ostatecznie też do takich diagnoz tak naprawdę. To, co chciałabym, żebyś zapamiętała z tego odcinka, zanim przejdziemy do meritum i do najważniejszej jego części, to to, że odrobaczanie zawsze przeprowadzamy tylko i wyłącznie z głową i zawsze przeprowadzamy je ze specjalistą, nie samodzielnie, nie z marszu, że tak powiem. Odrobaczanie zawsze powinno być poprzedzone dobrym przygotowaniem, sama farmakologia, same leki od lekarza to za mało, a same zioła jednocześnie, czy stosowane samodzielnie, czy nawet od specjalisty, to też jest za mało. Zawsze łączymy tak naprawdę farmakologię z ziołami, żeby skutecznie tak naprawdę zwalczyć te zakażenia pasożytnicze i żeby też nie dopuścić tym właśnie przygotowaniem tak naprawdę do odrobaczania, żeby nie dopuścić do jakichkolwiek nieprzyjemnych skutków ubocznych i zwyczajnie powikłań tego leczenia, które może być bardzo, bardzo inwazyjne dla organizmu i dopuścić do jeszcze większych szkód niż sam ten pasożyt dla nas by wyrządził. Także co w dzisiejszym odcinku będzie, to tak pokrótce Ci opowiem. Porozmawiamy sobie z moim gościem o tym, czy zakażenia pasożytnicze są powszechne, jak się zarażamy, też w jaki sposób właśnie unikać tych może nieprawidłowych nawyków, które sprzyjają zarażeniu, co nas powinno skłonić do diagnostyki w kierunku pasożytów, jakie w ogóle objawy pasożyty dają, jak je diagnozujemy, jak się przygotować do takiej diagnostyki. Też porozmawiamy sobie o badaniach w pełni, bo jest to dość powszechne w internecie zwłaszcza, można o tym poczytać. Dowiesz się, jakie jest nasze zdanie na ten temat. Porozmawiamy sobie o tym, czy pasożyty zawsze trzeba leczyć, czy odrobaczenie profilaktyczne ma też sens. No i czy trzeba się do tego jakoś specjalnie przygotować. Tutaj już troszeczkę Ci zaspoilerowałam, że tak, że trzeba, ale troszeczkę też o tym porozmawiamy z moim gościem. Także zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie się go fajnie słuchało, że to będzie ciekawe dla Ciebie. Wybacz nam małe problemy techniczne, dźwiękowe. Dźwięk mógłby być lepszy po prostu. Miałyśmy niestety małe zawirowania, ale mam nadzieję, że mimo to merytoryka i ta część właściwa odcinka się obroni. Mam nadzieję, że miło będzie Ci się go słuchało. Jak Ci się spodoba, daj łapkę w górę na YouTubie, zaobserwuj na Spotify, zasubskrybuj wszędzie, gdzie obserwujesz mój podcast. Możesz też do mnie napisać, dać znać, jak Ci się ten odcinek podobał. Jestem na Instagramie i w wielu, wielu innych miejscach w internecie, ale Instagram jest takim moim głównym miejscem, gdzie mnie znajdziesz. Nie przedłużam, miłego słuchania. Cześć Julia, witam Cię w moim podcaście. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tematowi pasożytów, którym interesujesz się i pasjonujesz. I zanim przejdziemy sobie do meritum, do takich najważniejszych pytań, które zgromadziłam na ten temat, które myślę będą fajnym takim startem, podsumowaniem tematu, to chciałam Cię poprosić o to, żebyś się przedstawiła, powiedziała parę słów o sobie, o tym, czym się zajmujesz, gdzie Cię można znaleźć. Cześć, nazywam się Julia Kawala, jestem praktykiem diety ketogenicznej i diety w stylu low carb. Od lat stosuję cyklicznie dietę ketogeniczną w celu zwiększenia swojej produktywności i poprawy zdrowia. Na co dzień freelancerka, specjalistka od marketingu firm w branży medycznej i dietetycznej. Na Instagramie tworzę treści jako Keto Food Plan i mówię o tym, jak ogromne znaczenie ma znalezienie przyczyny problemów zdrowotnych zamiast leczenia objawowego. A dwie główne przyczyny tego, według mnie, to zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej i choroby pasożytnicze. Fajnie, myślę, że to się bardzo łączy właśnie z naszym tematem odcinka, także dzięki za to wprowadzenie. No i tak na rozgrzewkę chciałam się Ciebie spytać, skąd się wzięło właśnie Twoje zainteresowanie tematem pasożytów, bo wiem, że interesujesz się nim od dłuższego czasu i że też swoje treści na ten temat publikujesz właśnie.
Skąd to wszystko, jak to się zaczęło? Wszystko zaczęło się od tego, że sama miałam pewne dolegliwości zdrowotne, a konkretnie miałam zaburzenia hormonalne, które oczywiście już z czasem zaczęły być widoczne po prostu gołym okiem, tak? Jakiś tam trądzik, zaburzone androgeny i tak dalej. I doszłam do wniosku, że to wszystko to jest właśnie wynik moich zaburzeń odżywiania, mojego nieprawidłowego odżywiania, a głównie zaburzeń gospodarki glukozowo-insulinowej. Później przez pewien okres czasu brałam leki, byłam prowadzona przez lekarza, natomiast widziałam, że te leki bardzo źle na mnie wpływają i ja też nie czułam się na siłach, żeby do końca życia mieć tak zwany abonament na to wszystko i po prostu nie chciałam łykać tabletek na swoje schorzenia. No i w ten sposób oczywiście zaczęłam się interesować dietą, ketogenicznym stylem odżywiania, tak, naprawą swojej gospodarki glukozowo-insulinowej. I to rozwiązało część moich problemów, ale nie rozwiązało wszystkich. No i wtedy tak bardzo płynnie właśnie weszłam sobie w temat pasożytów. No i się okazało, że tak naprawdę te dwie dziedziny wydawać by się mogło, że zupełnie odmienne, ale tak naprawdę uzupełniają się w jedną całość, bo one właśnie odpowiadają na tą przyczynę pewnych dolegliwości, zamiast leczyć pacjenta objawowo, tak? Że dajmy pigułkę, zastrzyk i magicznie problem sam się rozwiązuje. Jasne, okej. Okay. Dzięki w takim razie za ten krótki wstęp o tobie też i o twojej historii tak naprawdę. Myślę, że to fajnie się wiąże też z tematem. Powiedz mi, czy twoim zdaniem zakażenia właśnie pasożytnicze są powszechne? Powiem szczerze, że to jest temat tak popularny, to jest tak powszechne, niestety bardzo niedoceniany przez lekarzy i bagatelizowany, ponieważ gdzieś tam się słyszało, że no tam dzieci mu jakieś owsiki może mają, nie? Gdzieś tam jakieś wszy. No i tak generalnie raczej dorośli to nie, tylko dzieciaki. A tak naprawdę temat jest tak ogromny, to jest tak powszechne. Kilkanaście milionów ludzi na świecie jest zarażonych poszczególnym jednym gatunkiem pasożyta. Gatunków są tysiące, więc tak naprawdę praktycznie każda osoba, którą spotykasz na co dzień na ulicy, prawdopodobnie jest zarażona jakimś gatunkiem pasożyta. Także temat jest powszechny, jest to problem, bo jest to bagatelizowane przez, tak jak mówiłam, przez lekarzy. No i też niestety diagnostyka też jakby no, nie sprzyja tutaj rozwiązaniu tego problemu. Ja pamiętam też jeszcze z mojego okresu studiów właśnie, jak mieliśmy zajęcia z parazytologii, która właśnie mówi o pasożytach, ta nauka. To tak dopowiadam, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest parazytologia. I pamiętam właśnie, że wtedy brzmiało to dla mnie tak strasznie jak coś odklejonego od rzeczywistości i jak coś, co w ogóle nie jest powszechne, ale też z biegiem lat i z biegiem czasu i też z biegiem mojej praktyki dietetycznej dochodzę do wniosku, że naprawdę pasożyty są mega częste i ostatnio też mam wrażenie, że chyba 90% moich pacjentek, z którymi się spotykam, je ma albo miało, albo dochodzimy do tego, że jednak chyba je ma. Także to jest niesamowite dla mnie. Dobra, tak, a tak. Powiedz proszę, jak się zarażamy? Bardzo łatwo, podam na przykładzie, wchodzimy do sklepu, dotykamy warzyw, owoców, potem bierzemy te warzywa, owoce do domu, nie domyjemy, albo gdzieś tam opłuczemy tylko pomidorka i już kroimy na talerzyk, albo umyjemy go dokładnie i bardzo nawet wyczyścimy szczoteczką, nie wiem, sparzymy gorącą wodą i już go ułożymy na kanapkę, ale potem nam się przypomni, że jeszcze jakaś cytrynka, nie, można włożyć do lodówki, no i z powrotem te ręce gdzieś tam dotykały po prostu pożywienia, pokarmu, na którym mogły się potem specjalnie znajdować jakieś jaja, czyli tak naprawdę główna droga zakażenia w większości to po prostu spożycie form inwazyjnych pasożytów z pożywieniem. Dzieci też bardzo łatwo się zarażają, bo wiadomo, wkładają sobie rączki do buzi, jedzą piasek, no w piaskownicy też niestety wiele rzeczy różnych może się znaleźć, także również łatwo się zarażają. Generalnie bardzo łatwo, nie powinno to być nic takiego dziwnego i obrzydliwego dla ludzi, że ktoś ma pasożyta jakiegoś, bo tak naprawdę one są w naszym otoczeniu cały czas, wszędzie, więc no jest to coś tak prostego i oczywistego, że nie powinno już nikogo dziwić, a często właśnie jest to temat bardzo kontrowersyjny i traktowany jako temat tabu. Tak, no bo one są takie, kojarzą się tak obrzydliwie, nie? I kojarzą się tak przykrze, nie? I właśnie też mało się o tym mówi. Mam wrażenie, tak wiesz, poza jakimiś bańkami na Instagramie, w których możemy siedzimy i widzimy to, to myślę, że ogólnie mało się mówi o tym temacie i tak jak też mówiłaś na początku, że lekarze też to bagatelizują. Myślę, że to wszystko właśnie się wiąże z tym, że przez to się to tak źle kojarzy nam.
A jest to Tak, coś dokładnie. ludzkiego, normalnego, nie? I właśnie o to chodzi, w tym, żebyśmy też mogły trochę o tym powiedzieć, żeby ludzie może usłyszeli to po raz kolejny i żeby gdzieś tam to dotarło. Dobra, czyli jak zrozumiałam i jak też jakby myślę, chciałybyśmy to pewnie podsumować w ten sposób, że taka ważna jest tak naprawdę higiena nasza i higiena właśnie tego zarówno jak my jemy, na przykład warzywa, owoce, produkty, które przynosimy do domu, jak i też jak myjemy swoje ręce. Nawet Tak. to, że jak wchodzimy do toalety, tak, to, Tak, tak. że dotykamy klamek, tak, czy właśnie w miejscach publicznych mamy bardzo duże narażenie na to, że ktoś wcześniej tego miejsca dotykał, ktoś, kto też mógł być zarażony tym pasożytem. Tak, dokładnie. Przede wszystkim higiena, ale tak samo starajmy się na przykład nie spać ze zwierzętami w łóżku. Tak samo jak dotykaliśmy jakiegoś zwierzęcia, no to myjemy ręce. No jakby często wiąże to się z tym, że na przykład mamy psa i wiadomo, głaskamy go średnio 16 razy w ciągu godziny, no to w teorii powinno to wyglądać tak, że za każdym razem po dotknięciu tego psa czy kotka powinniśmy umyć ręce, żeby w teorii zminimalizować to ryzyko, bo gdzieś tam na sierści mogą znajdować się jaja. Natomiast no też ja jestem zdania, że nie warto popadać w taką paranoję i dezynfekować wszystko. Po prostu w granicach rozsądku starać się dbać o tą higienę. W granicach rozsądku dbać po prostu o higienę i nie dać się zwariować. Super, myślę, że mam takie samo podejście do tego tematu jak ty. Dobra, a co nas powinno skłonić do diagnostyki w kierunku pasożytów? Czy wiesz jakieś konkretne objawy, symptomy, co podsuniesz? Tak naprawdę wszelkie objawy, które utrudniają nam życie codzienne, które w jakikolwiek sposób wpływają na nasz komfort po prostu codziennego życia, to może być wszystko. To mogą być migreny, to mogą być bóle stawów, bóle brzucha, kaszel, albo wybudzanie się w nocy, albo na przykład właśnie wybudzanie się w nocy podczas kaszlu. Wszelkiego typu objawy troszeczkę takiego niewiadomego pochodzenia, albo kiedy lekarz mówi nam, pani już tak ma. To warto tutaj skierować diagnostykę w kierunku właśnie pasożytów. Ja też jeszcze dodam do tego takie zaburzenia typowo jelitowe, nie? Typowo żołądkowo-jelitowe, chociaż one nie są tym, co powinno nam się jako jedyne kojarzyć, a wiem, że często tak jest, że często mi się zdarza na przykład, że mam pacjentkę, która nie ma kompletnie żadnych objawów właśnie ze strony układu pokarmowego, tylko różne inne i też różne rzeczy w badaniach, które gdzieś tam w tym kierunku mnie po prostu naprowadzają, że to mogą być pasożyty. Ale te objawy jelitowe też są często tym dużym elementem, czyli wszelkie biegunki, wzdęcia, zaparcia, Tak, ból brzucha, nie? tak, To co dokładnie. nam. Jeśli chodzi o te pasożyty właśnie układu pokarmowego, no to oczywiście tak, to jest jakby, to jest w ogóle podstawa, nie? Jasne. Czyli tak naprawdę objawów jest całe mnóstwo i tak naprawdę wszystko, co nam dolega, mogłoby być na dobrą sprawę, mogłoby powodem być właśnie pasożyte. Myślę, że to też otwiera oczy dość mocno na to, że to jest bardzo częste i bardzo powszechne i bardzo często możemy nawet o tym nie wiedzieć, Tak, niestety, nie? bardzo często jest tak, że właśnie jakiś, na przykład towarzyszy nam jakiś ból od lat i tak naprawdę chodzimy od lekarza do lekarza, okazuje się, że nie, wszystko jest w porządku, a tak naprawdę po latach na przykład pacjent dowiaduje się, że właśnie za tym bólem czy z jakimś dyskomfortem właśnie stało zakażenie pasożytnicze. No, to jest niestety potęga, nie? Mega mnie to zawsze porusza, jak słyszę, że ktoś przez kilkanaście lat się z czymś boryka, a czasem odpowiedź może być aż tak prosta Tak, i tak dokładnie. naprawdę no, oczywista, nie? A jeśli chodzi o to, jak diagnozujemy pasożytę, to czy mogłabyś opowiedzieć o tym właśnie, czy ma to znaczenie, na przykład jakie laboratorium to jest? Zawsze podstawą diagnostyki jest badanie kału, z racji tego, że no generalnie też jak właśnie jak mówiliśmy wcześniej, jak myślimy o pasożytach, to generalnie na taki pierwszy, że tak powiem, oddział powinniśmy wziąć właśnie pasożyty układu pokarmowego. No i z badania kału tak naprawdę wyjdą nam wszystkie pasożyty ptowe, natomiast to też nie jest takie łatwe. Jeśli chodzi o laboratoria, wybierajmy laboratoria specjalizujące się w diagnostyce pasożytów, bo ludziom się często wydaje, a tam oddam do takiego zwykłego laboratorium, w którym robię też morfologię, 30 zł, przychodzi wynik, o, nie ma, nie mam, nie ma pasożytów, nie to, nie to. No niestety tak nie jest. W takich zwykłych laboratoriach często jest tak, że pracują po prostu diagności, którzy no, nie mają wykształcenia kierunkowego, jeśli chodzi o pasożyty, nie mają wiedzy, nie mają doświadczenia, nie wiedzą, jak to badać. No i po prostu siłą rzeczy też często jest tak, że po prostu nie poświęca się na taką próbkę wystarczającej ilości czasu. W takich właśnie zwykłych, jak to, mówię, zwykłych, takich laboratoriach po prostu diagnostycznych. Zazwyczaj jest tak, że po prostu diagnosta ma 10-15 minut, czasami 30, na daną próbkę, no i po prostu
no, nie znajdzie się w tym czasie, no to nie ma. W tych laboratoriach parazytologicznych jest tak, że po prostu diagności już mają tą wiedzę, wiedzą po prostu czego szukają i niejednokrotnie poświęcają po prostu więcej czasu na taką próbkę. No więc stąd też takie badanie zazwyczaj nie wynosi już, nie kosztuje 30 zł, a 300 bądź 500. No i to też jakby jest uzasadnione. Super, super, że też o tym opowiedziałaś, o tej cenie właśnie, bo myślę, że to ma ogromne właśnie znaczenie, ile czasu to badanie zajmuje, tak, na tą cenę i to się właśnie przekłada na to całe doświadczenie. A powiedz mi, jeśli chodzi jeszcze o przygotowanie tych próbek do badania, czy to jest jedna próbka, czy to się da jakoś wysyłkowo realizować? Generalnie w ogóle diagnostyka sama w sobie jest bardzo trudna, dlatego my w ogóle jako pacjenci powinniśmy maksymalnie zwiększać szanse na wykrycie tych jaj, bo to też nie jest tak, że jeżeli mamy jakiegoś pasożyta na przykład w przewodzie pokarmowym, no to, że z każdym wypróżnieniem są tam jaja w każdym możliwym centymetrze materiału. No nie jest tak. Może być tak, że pasożyt wydala te jaja nieregularnie, na przykład raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, a może być tak, że on wydala je codziennie. Ale my na przykład wypróżniamy się raz w tygodniu, albo te jaja po prostu zalegają w jelitach i będzie tak, zostaną wysypane jakby tak, dopiero na przykład raz w ciągu miesiąca. Także to nie jest tak, że my je regularnie wydalamy i regularnie jakby z każdą próbką te jaja po prostu będą, tak, w tym kale. Dlatego, żeby zwiększać szanse na wykrycie pasożytów, powinniśmy właśnie przejść sobie proceder. Pacjenci niejednokrotnie się buntują, bo to jest trochę mozolne. Natomiast przede wszystkim ja zwracam uwagę na to, aby pacjent uregulował swoje wypróżnienia. Czyli nie tam do 3 różnych pojemniczków zbieramy z jednego materiału, bo to nie ma po prostu sensu. Szanse na wykrycie takiego, po prostu z takiego materiału pasożyta, jaj czy tam cyst jest po prostu wręcz, no jest niemożliwe, graniczy z cudem. Dlatego zaczynamy przede wszystkim od tego, żeby uregulować wypróżnienia, żeby była możliwość wypróżniania się co 2 dni, ściśle co 2 dni. To po prostu zwiększa szanse na wykrycie tych jaj i jest po prostu maksymalnie zbliżone do ich cyklu życiowego. Co jest jeszcze istotne? Istotne jest, żeby również brać Boldaloin bądź jakikolwiek lek, który wspomaga wydzielanie żółci przed dniem, w którym będziemy zbierać sobie taki materiał do badania, ponieważ po pierwsze, no to ureguluje też to wypróżnienie, tak, że po prostu będziemy mieć potrzebę, tak, żeby załatwić swoje tam fizjologiczne sprawy i żeby po prostu była możliwość zebrania tego materiału do próbki, ale również jaja niektórych pasożytów zalegają sobie po prostu w przewodach żółciowych. No i też to wzmożone wydzielanie tej żółci pozwoli jakby, może nie pozwoli, ale na pewno zwiększy szanse na to, że te jaja gdzieś tam znajdą się w tym materiale do badania. Okej, okay, czyli tak naprawdę reasumując, trzy próbki, które są pobierane w odstępach mniej więcej co 2 dni Tak. i wysyłamy je właśnie do specjalistycznych laboratoriów. Jeszcze tak podpowiem, że z takich laboratoriów w Polsce już ich jest sporo, ale najbardziej popularne to Olympiamed, Felix, Amerlab, Zdrowe Jelita, Di 4Active, tak, takie tak. Diabakter, nie? Diabakter, tak, jak najbardziej. No ważne, żeby to było po prostu laboratorium parazytologiczne. Ja się śmieję, że najłatwiej poznać po tym, że takie badanie, tak jak mówiłam, kosztuje kilkaset złotych, a nie kilkanaście czy tam kilkadziesiąt. No ale niestety to się sprawdza. Też właśnie w tych laboratoriach da się realizować wysyłkowo te badania. Jest to całkiem przyjemnie zorganizowane, powiedziałabym, jak na to, jak nieprzyjemne ogólnie jest to badanie dla Tak. pacjentów. To jest to fajnie zorganizowane, że naprawdę z każdego miejsca w Polsce można sobie to zrealizować, że tak powiem. I też laboratoria mają fajnie opisany cały ten proces, moim Tak, zdaniem, więc Jak najbardziej. też tam kieruję, nie? Moim zdaniem ważne jest, żeby czytać konkretnie zalecenia danego laboratorium, ponieważ laboratoria mogą stosować różne metody diagnostyki i pacjenci czasami się burzą, że ci każą tak, ci każą inaczej, to jest bez sensu, no to w końcu ci, którzy mają mniejsze te wymagania, no to tak naprawdę pewnie w ogóle nic tam nie wykrywają. No nie jest tak. Każdy ma swoje metody opracowane przez lata i najprawdopodobniej te całe procedury, które oni opisują na swoich stronach, są właśnie napisane na podstawie tego, jakie oni mają właśnie te metody badawcze, tak? Metody diagnostyki. No dlatego też wydaje mi się, że kluczem jest właśnie to, aby zebrać próbkę dokładnie w ten sposób, w jaki opisuje to laboratorium. To wtedy oczywiście zwiększamy szanse na wykrycie jaj. Zgadzam się totalnie. A jeśli chodzi o dietę, czy przed badaniem na przykład powinno się stosować jakąś specjalną dietę? Poza tym właśnie preparatem żółciopędnym, który warto brać, to czy są jakieś tutaj zalecenia, żeby jakąś specjalną dietę jeszcze wdrożyć przed?
Jeśli chodzi o dietę, no przede wszystkim ważne, żeby to była dieta, która umożliwi nam wypróżnianie się. Najlepiej, jakby to nie była dieta, jakbyśmy w żaden sposób przed badaniem nie zmieniali tej diety, tylko żebyśmy jedli w ten sam sposób, w jaki odżywialiśmy się dotychczas. Czyli nie wprowadzamy żadnych zmian, nie przechodzimy nagle na keto, jeśli już, no to ewentualnie dopiero po, tak? Ponieważ jakiekolwiek zmiany diety mogą wprowadzić również zmiany w jelitach. Mogą również spowodować albo zatwardzenie, albo na przykład biegunki. Także nie eksperymentujemy przede wszystkim. Po drugie, dobrze by było, gdybyśmy w tym czasie nie spożywali żadnych leków. Jeżeli mamy leki na stałe, no to warto zaznaczyć o tym w jakiejś ankiecie albo wysłać maila do laboratorium, bo leki również mogą wpływać na to, że taka diagnostyka będzie trudniejsza, albo w ogóle mogą uniemożliwić badanie, albo po prostu zakłamać wynik. Trzecią sprawą są zioła, czyli jeśli ktoś lubi sobie pić herbatki ziołowe, nawet zwykła herbata czarna, herbata zielona, no spożywamy to, więc siłą rzeczy jakieś resztki mogą znaleźć się po prostu również w tym wypróżnieniu, no i to też będzie utrudniać diagnostykę albo w ogóle zakłamywać wynik. Także najlepiej być przez ten okres zbierania materiału, czy tam około tydzień czasu, pić tylko wodę i nie wprowadzać żadnych zmian żywieniowych, no i nie spożywać leków i nie pić żadnych ziół. No to jest taka absolutna podstawa. Tak, myślę, że jeszcze może suplementy diety ewentualnie warto byłoby odstawić. Może nie wszystkie, tak, mają jakieś znaczenie tutaj, ale tak samo jak z lekami, myślę, że mogą mieć Tak, jakiś wpływ, nie? Tak, jak najbardziej. Okej, no bo tak naprawdę to, na czym nam zależy w tym wszystkim, żeby zwiększyć tą wykrywalność, więc myślę, że wszystko, co zrobimy, żeby tutaj ułatwić znalezienie tego pasożyta, będzie korzystne. Okej, a jeśli chodzi o badanie przeciwciał, to czy jesteś za, czy nie? Czy widzisz jakieś plusy, minusy? Można, natomiast nie jest to badanie jednoznaczne. Przede wszystkim podstawą jest badanie kału w kierunku pasożytów i to jest niepodważalne. Badanie, jeżeli z badania kału jakby wyjdą nam pasożyty, tak, będzie wynik pozytywny, na przykład jaja zapłodnione, niezapłodnione i tak dalej. Jest w każdym razie wynik pozytywny, czyli stwierdzono obecność jaj w materiale, to mamy pewność, tak, to jest aktywna infekcja, aktywna inwazja. Możemy rozważyć ewentualne leczenie. W przypadku przeciwciał ta sprawa nie jest taka oczywista. Z racji tego, że przeciwciała mogą być albo fałszywie dodatnie, mogą być fałszywie ujemne. Pasożyty również lubią maskować swoją obecność, ponieważ one po prostu w wyniku setek lat ewolucji dostosowały się w ten sposób, żeby po prostu pozostać niezauważone w ciele gospodarza, więc może tak być, że na przykład uzyskamy wynik pozytywny, a pasożyta nie ma. Bo na przykład w wyniku przeróżnych zmian biochemicznych w organizmie po prostu wyszedł taki wynik, albo wysłał takie konkretne białko tam czy tam przeciwciało, zupełnie inny pasożyt, który po prostu podszył się pod zupełnie inny gatunek. Także to też nie jest jednoznaczne. Tak podsumowując, jeżeli wyjdzie wynik pozytywny z przeciwciał, mogą to być pasożyty, ale nie muszą. A jeśli wynik będzie negatywny, no to możemy powtórzyć takie badanie. Ale to też nie oznacza, że nie ma. Czyli podobnie jak z badaniem kału, tak naprawdę nie mamy stuprocentowej pewności, jeśli wyjdzie nam negatywne, ale też tutaj jest ten minus, że może nam wyjść fałszywie dodatnie tak naprawdę, Tak. albo właśnie infekcja nie będzie w fazie aktywnej i nie wyjdzie nam wcale. Dokładnie. Dokładnie. Znaczy, z tym badaniem kału, no to jeśli będzie pozytywny wynik, no to mamy pewność, że Tak, tak, tak. że jest. Jeśli negatywny, no to powiem szczerze, że spotkałam się z tym, że pacjentka kiedyś badała kał 19-krotnie i dopiero za 19 razem okazało się, że jest inwazja pasożytnicza. Także widzimy, że to wcale nie jest taka prosta sprawa i nie jest to niestety oczywiste. No ale po prostu, no jeżeli objawy są i utrudniają to funkcjonowanie, no to jak najbardziej warto drążyć i dociekać, no i po prostu szukać, nie? Tam, gdzie po prostu pewnych zależności nie ma, albo my tylko nie widzimy. Tak, no to co wspomniałaś, że 19 razy badanie i dopiero wtedy wyszło, to jest w ogóle niesamowite. Ja chyba takie jakieś rekordy to widziałam i słyszałam to kilka razy, tak, 5-6, ale rzeczywiście pewnie zdarzają się i takie przypadki. To co też polecam, to wysyłanie próbki jednocześnie do kilku laboratoriów, bo czasem może się tak zdarzyć, że akurat ta część materiału, którą wybierzemy do próbki X, nie będzie zawierać tych jaj na przykład. Czy cyst, a inny kawałek tej próbki już tak, więc to Tak, też ma tak. sens.
I tutaj czasem różne laboratoria też mają swoje różne, że tak powiem, podejście do tematu, różne metody diagnostyczne, tak jak wspominałaś zresztą, więc myślę, że warto próbować też w ten sposób. Oczywiście jest to kosztowny proces, niestety, ale żeby zwiększyć po prostu tą szansę wykrycia, to myślę, że warto spróbować. Tak, dokładnie. Okej, okay. A jeśli chodzi o to, czy Twoim zdaniem pasożyty łatwo jest wykryć, to już troszkę sobie powiedziałyśmy, ale czy może znasz jakieś statystyki, jaka jest właśnie wykrywalność, taka średnia? Powiem szczerze, że właśnie z racji tego, że żadne oficjalne tak naprawdę statystyki nie są prowadzone w Polsce, no to możemy sobie gdybać. Nie ma obowiązku zgłaszania takich zakażeń do sanepidu. Tam bodajże wyjątkiem jest zakażenie Giardia intestinalis, czyli chodzi o lamblię. I to jest bodajże jedyny gatunek, którego zakażenie jest obowiązkowe zgłaszać do sanepidu. Natomiast no, żadne takie statystyki nie są w ogóle prowadzone. Też jakby ludzie, powiedzmy sobie szczerze, nie są diagnozowani w kierunku pasożytów w dzisiejszych czasach. To już jest tak naprawdę jako ostateczność, albo w ogóle nie jest brane pod uwagę. Więc tak naprawdę żadnych rzetelnych statystyk po prostu nie ma. Trudno więc mi też się odnieść do tego tematu. Jasne, no gdzieś tam obiegowo może powiemy, że mówi się o jakichś 20-30% maksymalnie. Tak jak mówię, obiegowo. To nie jest nic sprawdzonego, nic potwierdzonego i też niestety nie są to twarde dane. Zwłaszcza, że tych próbek często jest wiele wykonywanych właśnie w niewłaściwy sposób, tak jak mówiłyśmy tutaj, nie w takim laboratorium jak trzeba, więc myślę, że też ta wykrywalność na pewno w specjalistycznych laboratoriach jest o wiele lepsza, ale tak czy siak ciężko jest je znaleźć, nie? Tak, ja bym powiedziała, że nawet jeszcze mniej. Z tych źródeł, do których ja dotarłam, no to no w teorii można powiedzieć, że tam 20-30%, ale rzeczywiście raczej to jest jeszcze mniej. Łatwo się, dobrze się skubańce maskują i ukrywają, Tak, tak tak, jak tak. No to są powiedziałaś. lata ewolucji, także one po prostu wiedzą, jak robić to dobrze, także. Jasne, ale też to, co też chciałabym, żeby gdzieś tam wybrzmiało w tym podcaście, że one nas nie chcą zabić, nie? I że ich tak naprawdę pasożytów głównym zadaniem jest przeżyć w nas i Tak. nie zabijając nas jednocześnie, żebyśmy my jak najdłużej żyli, żeby one mogły jak najdłużej żyć. Tak, dokładnie. Prawda jest taka, że te pasożyty, które doprowadzały do śmierci żywiciela, już dawno wyginęły. Więc, no więc też czasami po prostu nie warto też leczyć, nie? Bo czasami to leczenie może mieć gorsze konsekwencje niż po prostu zostawienie tego tak, jak jest. No, ale rzeczywiście one nie chcą naszej śmierci i nie chcą też być zauważone. Okej, okay, jeśli jeszcze jesteśmy przy badaniach, to chciałam się też spytać o Twoje zdanie na temat badań w pełni, bo też jest to taki kolejny śliski temat, który nie jest potwierdzony w żaden sposób naukowo. Część specjalistów na ten temat się burzy, że to właśnie nie jest naukowe podejście, że badania w pełni to jest jakiś wymysł, szarlataństwo i tym podobne rzeczy. Co ty na ten temat sądzisz? No, teoretycznie nie ma na to żadnych badań naukowych, natomiast prawdą jest, że księżyc rzeczywiście wpływa na organizmy żywe bytujące na Ziemi. Tak samo jak wpływa na pływy morskie, przypływy, odpływy, tak samo wpływa na wodę, która jest wewnątrz nas, wewnątrz ludzi, wewnątrz zwierząt, tak samo pasożyty to są żywe organizmy i również wpływa na nie. No, generalnie nie ma na to żadnych badań naukowych, natomiast czysto w praktyce obserwuje się większą wykrywalność. Dużo osób decyduje się po prostu w tym czasie na wysłanie próbek do laboratoriów, więc też prawdopodobnie ta większa wykrywalność związana jest z tym, że po prostu tych próbek spływa więcej. Natomiast moim zdaniem wzięło to się również z tego, że w czasie pełni oczywiście wiele osób ma nasilone objawy. Na przykład gorzej się czuje senność w ciągu dnia, albo ma jakieś zwiększone dolegliwości jelitowe, albo silne bóle głowy. Jakby moim zdaniem to się nie wzięło znikąd i ma jakieś swoje uzasadnienie. No a że tak powiem, no to, że na coś nie ma badań naukowych, to nie oznacza, że tego nie ma, że to i nie istnieje. Jakby no jest to czymś podyktowane. I jeżeli mamy taką możliwość, to warto wykonać to w czasie pełni, natomiast nie jest tak, że poza pełnią te pasożyty nie wychodzą. No, nie jest tak. Moim zdaniem, jeżeli chcemy dodatkowo zwiększyć szansę, no to jak najbardziej możemy wykonać te badania w czasie pełni, natomiast nie jest to wymóg konieczny. Okej, okay. Myślę, że mam podobne podejście do tego, co powiedziałaś. Ja zawsze zachęcam, bo
Tak naprawdę to nie jest dla nas żadna strata, jeśli wykonamy te badania akurat w czasie pełni. Nic dla nas to nie zmienia tak naprawdę, chyba że akurat ten termin nam nie pasuje, tak? Ale tak naprawdę, jeśli możemy w jakiś sposób zwiększyć tą wykrywalność, nawet jeśli w to nie do końca wierzymy, to myślę, że warto po prostu spróbować i dać temu szansę. Można, tak, jak najbardziej. Okej, okay. I też wspomniałaś o tym, że może nie zawsze warto leczyć pasożyty. I chciałam właśnie o to podpytać, o to, jak w ogóle leczymy pasożyty, czy kto prowadzi leczenie pasożytów przede wszystkim, jaki lekarz powinien to być, czy idziemy do lekarza rodzinnego, czy szukamy specjalisty z tego tematu, jak to wygląda. Ja jestem zdania, że powinniśmy przede wszystkim się najpierw zastanowić, czy ja regularnie się wypróżniam, czy piję odpowiednio dużo wody, czy jestem osobą zdrową, ponieważ przede wszystkim podstawowym przeciwwskazaniem do odrabiania jest jakakolwiek choroba bądź dolegliwość. Nie leczymy ludzi chorych z racji tego, że odrabaczanie to jest złożony proces, któremu towarzyszy masa dolegliwości. Mogą również wystąpić przykre konsekwencje odrabaczania, dlatego absolutnie nie leczymy ludzi chorych, którzy mają, nie wiem, obniżoną odporność po operacji, po przeszczepie. Tak samo zastanowiłabym się nad leczeniem ludzi starszych. No jakby moim zdaniem podstawą jest po pierwsze przekalkulowanie sobie tego, czy to odrabaczanie jest konieczne, czy to faktycznie wpłynie na poprawę zdrowia pacjenta, czy wręcz mu nie zaszkodzi. Ja jestem za tym, żeby zawsze, absolutnie zawsze leczenie prowadził doświadczony lekarz, który posiada wykształcenie kierunkowe w tym temacie. Może to być lekarz internista, może to być lekarz zakaźnik, albo jakikolwiek lekarz, który po prostu posiada wiedzę w tym temacie, który wdroży leczenie lekami oraz uzupełni to odrabaczanie ziołami z odpowiednią suplementacją, wprowadzeniem substancji zbierających toksyny w organizmie. Może to być dietetyk, może to być naturopata. Natomiast oczywiście decyzję o leczeniu podejmie lekarz. Okej, okay, czyli tak naprawdę kierujemy się do specjalisty. Jeszcze tak podpowiem, że gdzieś tam warto szukać parazytologów, chociaż z nimi jest ciężko, z ich dostępnością, z ich w ogóle ilością w naszym kraju. I ci najbardziej popularni to są często obłożeni nawet na kilka miesięcy. Ale też tak widzę w twoim podejściu, że tak uspokajasz, tak? Że to nie jest taka sprawa, że dostajemy wynik i już jutro musimy przyjąć pierwszą dawkę leku, tak? Tylko najpierw się zastanawiamy nad tym, jak to wygląda, w jakim stanie jest nasz organizm, czy właśnie jesteśmy w ogóle w stanie teraz pobrać odpowiednie próbki, tak? Czy mamy chociażby regularne wypróżnienia. Także też jest to spójne z tym, co ja na ten temat sądzę, że przede wszystkim dobrze sprawdzamy sytuację na początku. Jeśli rzeczywiście te wskazania są i jeśli rzeczywiście też nasz organizm jest w dobrym stanie, to kierujemy się do specjalisty, który to leczenie zaplanuje z nami rozsądnie. Tak, no zazwyczaj jest tak, że skoro my mamy objawy, no to wynika to z tego, że my mamy już trwającą miesiącami albo nawet i latami infekcję, więc ten dzień czy nawet miesiąc zwłoki nie zrobi tak naprawdę różnicy, a wręcz może zaszkodzić. No tak jak mówiłam, do tego trzeba się przygotować, zadbać o wypróżnienia, o regularne picie wody. Jakby dlaczego cały czas nawiązuję do tych wypróżnień? Bo tak naprawdę, jak się zastanowimy, czym jest samo wypróżnienie, to jest po prostu wydalanie toksyn, wydalanie tych szkodliwych metabolitów. W przypadku odrabaczania często dzieje się tak, że po prostu te ciała pasożytów rozpadają się, niejednokrotnie uwalniając ze swoich powłok różnego typu inne pasożyty, bakterie, wirusy. I w trakcie odrabaczania może nawet dojść do sepsy czy do zakażenia. Dlatego wydalanie tak naprawdę, regularne wypróżnianie się, wydalanie toksyn to jest podstawa odrabaczania i moim zdaniem żadna osoba, która nie ma tego regulowanego, nie powinna podejmować decyzji o tym, że chce się odrabaczyć. Tak, bo to może być wręcz szkodliwe, jeśli tak. Ma się zaparcie na przykład. Okej, okay. I jeszcze tak naprawdę nie dotarłyśmy w sumie do jednego ważnego pytania, mianowicie, co na przykład w wynikach badań może nas skłonić do tego, że mamy trwającą infekcję pasożytniczą? Co, wiesz, jakie są takie czerwone flagi, jakie parametry w wynikach badań, czy to w morfologii na przykład, czy jakieś inne? Jeśli chodzi o badania, to przede wszystkim o inwazji pasożytniczej mogą świadczyć niedobory żelaza, czyli niska ferytyna, niska hemoglobina, niskie erytrocyty, tak samo podwyższone MCV, MCHC, czyli niedobory witamin z grupy B, B12, kwas foliowy. Dalej istotne są również bazofile, eozinofile i monocyty. Podwyższone wszystkie te trzy parametry mogą wskazywać na aktywną inwazję pasożytniczą. Czasami jest tak, że z krwi tak naprawdę nic nie widać, a dopiero na przykład będzie widoczny torbiel na jakimś narządzie.
Czyli parametry z krwi mogą być prawidłowe, ale ten pasożyt gdzieś tam mimo wszystko może być. Bo no tak jak już mówiłyśmy, one po prostu mają zdolność do chowania się przed tym żywicielem, one chcą pozostać niezauważone, więc bardzo często właśnie jest tak, że te parametry z krwi albo minimalnie dosłownie się wahają, albo wręcz są w granicach normy i tak naprawdę nic nie wskazuje na to, że mamy tą inwazję pasożytniczą. Mhm. Tak, tak, tak. Ja też do tego wszystkiego, co wymieniłaś, dodałabym różne odchylenia w profilu lipidowym na przykład. Tak, I to w jak jedną najbardziej. I w drugą stronę. Podwyższony cholesterol, obniżony cholesterol, triglicerydy. Triglicerydy. Tak, dokładnie. Bo to też nasza wątroba, która często właśnie jest miejscem, gdzie te pasożyty się lokują, też wpływa to bardzo mocno na jej pracę i tutaj stąd często też odchylenia właśnie w profilu lipidowym. Także mogą. Zgadzasz to się też, z tym. To też wiadomo, zależy od gatunków, tak, pasożyta. No, z takich ogólnych, znaczy ogólnych, no takich typowych pasożytów najczęściej występujących w układzie pokarmowym, najczęściej diagnozowanych w Polsce, no to właśnie raczej będą z tych parametrów z krwi. Rzadziej będą właśnie te zaburzony będzie profil właśnie wątrobowy bądź trzustkowy. No ale tak jak mówię, to zależy ściśle od gatunku pasożyta, no ale też może zdarzyć się tak, że w ogóle w żadnych wynikach badań nie będzie w ogóle, tak, żadnych odchyleń, natomiast zdiagnozowany będzie taki pasożyt na przykład w badaniu obrazowym. Okej, okay, super, to fajnie, że to podsumowałyśmy też. Dobra, o leczeniu już też troszkę rozmawiałyśmy, to jeszcze w sumie chciałam spytać Cię o konsekwencje nieprzeleczenia pasożytów. Jakie one mogą być, jeśli mamy pasożyta, nie zdecydujemy się na leczenie z różnych powodów? Co może się, nie wiem, najgorszego wydarzyć, albo co w ogóle może się wydarzyć, jeśli nie dojdzie właśnie do wyleczenia? No przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, jaki to jest w ogóle gatunek, bo są gatunki, które no po prostu nie będą tak naprawdę wpływać w ogóle na nasze życie, nasze samopoczucie. Dlatego tutaj wracamy do tego punktu, zastanowić się, czy ja mam w ogóle objawy. Czy ja w ogóle czuję dyskomfort, czy ja w ogóle nie mogę normalnie funkcjonować, bo mam na przykład glistę ludzką, albo nie wiem, nie mogę spać, albo ciągle boli mnie głowa. Bo jeżeli na przykład ktoś nie ma w ogóle objawów, czuje się dobrze, czuje się zdrowy, ma takie poczucie właśnie witalności, nie ma żadnych dolegliwości, no to tak naprawdę jaka jest podstawa do leczenia w ogóle, prawda? Skoro organizm jest zdrowy. Znaczy też tak podsumowując, też jak wspominałyśmy o tym, że pasożyty nie chcą doprowadzić do naszej śmierci, więc raczej tutaj jedyną konsekwencją tak naprawdę będzie dalsze złe samopoczucie, więc rzadko się zdarza, że dojdzie do śmierci, chyba że dojdzie na przykład do pęknięcia torbieli, tak, w przypadku zakażenia bąblowcem, no to faktycznie w przypadku zakażenia bąblowcem wielojamowym, jeśli pęknie taka torbiel bąblowcowa, no to jest ryzyko śmierci. To chciałam jeszcze tak na prawie na koniec spytać się ciebie o odrobaczenie profilaktyczne. Ja często bardzo dostaję takie pytania właśnie od osób, które gdzieś tam podejrzewają u siebie pasożyta, skoro wykrywalność jest tak niska, to może a nuż profilaktycznie. Czasem zaleca im to też jakiś lekarz, albo czasem zaleca im to weterynarz, który leczy ich zwierzęta. I ja osobiście jestem bardzo przeciwna. Tutaj jak słyszę, ty jesteś chyba też przeciwna, ale jeszcze chciałabym, żeby to wybrzmiało. Co na ten temat sądzisz? Czy powinniśmy odrobaczać się profilaktycznie, jeśli mamy podejrzenia? No, moim zdaniem odrobaczenie profilaktyczne nie ma w ogóle sensu. Szczególnie jeżeli pacjent stawia tylko i wyłącznie leczenie farmakologiczne, z racji tego, że na konkretny gatunek pasożyta działa konkretny lek, konkretna substancja lecznicza podana w odpowiednim stężeniu, w zależności od masy ciała. Także niestety często są takie praktyki wśród lekarzy, że jedna tabletka Zentel raz na pół roku nie zaszkodzi. No, może zaszkodzić. Leki, pamiętajmy przede wszystkim, leki to nie są cukierki i nie powinniśmy ich łykać profilaktycznie, w razie czego to nie zaszkodzi. To może zaszkodzić, mało tego, niektóre leki pasożytnicze przekraczają barierę krew-mózg, więc mogą gdzieś tam uszkadzać struktury mózgowe. No ja, tak jak mówię, jestem przeciwna leczeniu profilaktycznemu, tak samo w przypadku stosowania terapii ziołowych, ponieważ czasami też często spotykam się z tym, że pacjenci, a to nie będę brała leków, bo leki to chemia, wezmę sobie ziółka. No zioła to też nie jest rozwiązanie optymalne, z racji tego, że no nie zapominajmy, zioła to jest trucizna. To, że one po prostu jakby tak pasożyty giną w nas albo są unieszkodliwiane, no to one po prostu w wyniku ziół, no to zostają po prostu otrute.
Tak, no a wiemy, że tak naprawdę dawka czyni truciznę, czyli w odpowiednim stężeniu, w odpowiedniej ilości ta sama substancja może zaszkodzić również nam. Dlatego absolutnie odradzam profilaktyczne stosowanie ziół na pasożyty, absolutnie odradzam również stosowanie tego u dzieci. Jeżeli decydujemy się na taką terapię, to tylko pod opieką certyfikowanego fitoterapeuty, naturopaty, który posiada wykształcenie w tym temacie, a nie który samozwańczym specjalistą w internecie i opowiada nam cuda na kiju, że jedna herbatka i z głowy. Pamiętajmy o tym, że odrabaczanie to często jest wielotygodniowy albo nawet wielomiesięczny proces, który trzeba powtórzyć albo dwa, trzy, cztery razy. I nie ma czegoś takiego jak magiczna pigułka, jedna herbatka i problem z głowy. Jasne, totalnie się z Tobą zgadzam i też myślę, że mam podobne podejście. Leki to nie cukierki, to jest jedno. Tak samo jak nie bierzemy chociażby antybiotyków na przeziębienie, tylko bierzemy je w ściśle określonym celu i też już ta świadomość na szczęście wzrasta. Tak samo myślę, że tutaj lepiej się do tego odpowiednio przygotować, jeśli zamierzamy to leczenie przeprowadzić. Lepiej być pewnym, że rzeczywiście mamy po co to stosować i ani leki, ani też fitoterapia nie powinny być stosowane tak naprawdę na własną rękę przede wszystkim, ani też pochopnie i bez tej diagnozy, nie? Tak, dokładnie. Dobra, to jeszcze tak naprawdę chciałam się spytać o to przygotowanie do odrobaczania i może wiesz, bez wchodzenia w jakieś takie super szczegóły w ogóle na temat odrobaczania, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, zależy to od rodzaju pasożyta, zależy to oczywiście od wielu, wielu zmiennych i też nie chciałabym, żebyśmy tutaj szły w tą stronę, żeby rozpisywać komuś czy dawać sugestie na temat tego, w jaki sposób taką fitoterapię chociażby prowadzimy, ale co poza tym jakby przygotowaniem pod kątem rytmu wypróżnień mogłabyś polecić, jeśli chodzi o przygotowanie do odrabaczania? Tak, czyli przede wszystkim skupiamy się, tak jak mówiłaś, na uregulowaniu właśnie rytmu wypróżnień, czyli przede wszystkim odpowiednie picie wody, czyli co najmniej 2 litry dziennie i to też nie tylko w dniu odrabaczania, tylko również odpowiednio tygodnie wcześniej, bo pamiętajmy, że stan naszych jelit to jest konsekwencja naszego stylu życia tak naprawdę wieloletniego, tak, czy tam wielotygodniowego. Także już wcześniej przygotujmy się do tego, pijąc odpowiednią ilość wody. Zadbajmy również o ruch. Z racji tego, że nawet spacer, czy tam jakaś drobna aktywność fizyczna dosłownie wpływa po prostu na stan naszych jelit i na perystaltykę, więc też zwróćmy uwagę na to, żeby po prostu poruszać się odpowiednio wcześniej. Wyśpijmy się. Jeżeli chcemy się odrobaczać, dbamy przede wszystkim o sen, o to, żeby nasza regeneracja była na jak najwyższym poziomie, żeby po prostu no, jak najlepiej to znieść i oby bezobjawowo. Bez żadnych przykrych konsekwencji. Warto wprowadzić taką dietę, która redukuje wszelkiego typu cukry proste, czyli słodycze, produkty przetworzone. Dobrze jest wyeliminować na czas odrobaczania oraz trochę wcześniej jakieś produkty pszenne, makarony, chleb, mąki, ciasta, ciasteczka, słodycze, tak jak już wspomniałam, z racji tego, że pasożyty żywią się głównie glukozą. No dlatego też no, chcąc po prostu je osłabić, no warto im po prostu nie dostarczać tego pożywienia. No i wtedy to odrobaczenie też będzie miało sens i przebiegnie, miejmy nadzieję, że pomyślnie, tak? Potem w trakcie odrobaczania wiadomo, możemy już włączyć też terapię ziołami czy tam herbatki na poprawę perystaltykę jelit. To jak najbardziej nam pomoże i przysłuży się też. Myślę, że też podsumowałaś to, co najważniejsze. W sumie dodałabym jedynie pracę nad takimi regularnymi posiłkami. Oczywiście to się i łączy z tym przygotowaniem pracy jelit, tak, do regularnych wypróżnień, ale myślę, że to jest często taki dość pomijany aspekt, żeby z jednej strony nie podjadać i nie jeść zbyt często, ale też żeby po prostu jeść regularnie i żeby co te 3 do 5 godzin, powiedzmy, pojawił się jakiś posiłek, który też właśnie Tak. nada odpowiedni rytm tym naszym jelitom i ich Tak. pracę usprawni. Tak, dokładnie. I też tutaj mam wrażenie, troszeczkę zataczamy takie koło, bo tutaj też powszechnie stosowany błąd przez pacjentów, że o, skoro dieta bez pszenicy, bez chleba, no to keto. No to ja sobie zafunduję keto. To jest najgorsza możliwa decyzja, jaką możecie podjąć. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian żywieniowych przed odrobaczaniem to jest po prostu strzelanie sobie w kolano. No nie jest to odpowiednia praktyka. Po prostu przejście na w ogóle zrezygnowanie z produktów, które spożywaliście na co dzień, tak? Produkty pszenne. Dlatego ja specjalnie też nie nazywam tego w żaden sposób dietą jakąś, dietą low carb, dietą keto i tak dalej, tylko po prostu wyeliminowanie konkretnych grup produktów. Czyli starajcie się jeść tak, jak jedliście do tej pory.
Nie przesadzajcie po prostu z ilością tego cukru w diecie, tak? No bo to też nie jest skazane. Ale jakiekolwiek radykalne zmiany diety, no są po prostu, są strzałem w kolano. Nie róbcie tego, bo po prostu można sobie samemu zaszkodzić. Jasne. Dobra, Julia, to w takim razie ja myślę, że wyczerpałyśmy moje pytania. Mam do ciebie jeszcze w takim razie może pytanie, czy chciałabyś coś dodać na takie, nie wiem, podsumowanie tematu, czy uważasz, że coś tutaj ważnego jeszcze zostało do powiedzenia, co nie wybrzmiało, czy coś chciałabyś uzupełnić? Ja bym chciała tylko dodać kwestię lekarzy. Jeżeli jesteście u lekarza i on kwestionuje wynik badania, które było przeprowadzone w laboratorium parazytologicznym, to ja wam radzę, żebyście poszli do innego lekarza. Bo może tak być, że po prostu lekarz, do którego się zgłosiliście, nie ma wiedzy w tym temacie, nie ma doświadczenia, nie kształcił się, tak naprawdę też nie ma w ogóle tak naprawdę specjalności lekarskiej stricte ukierunkowanej na leczenie pasożytów. Najczęściej będziecie zgłaszać się do zwykłego internisty, może do lekarza zakaźnika, który ma pojęcie o leczeniu chorób pasożytniczych. Natomiast w większości przypadków to będą po prostu interniści, którzy mogli dotychczas nie mieć w ogóle styczności z leczeniem zakażeń pasożytniczych. Dlatego ja bym radziła się nie zrażać, tylko po prostu szukać dalej, bo to może być po prostu przyczyna dolegliwości. No i co? No i w zasadzie tyle. Super, myślę, że bardzo cenna wskazówka. Dobrze, to ja Ci w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Myślę, że padło tutaj bardzo dużo ciekawych wątków i mam nadzieję, że będzie to też taki fajny wstęp do tematu dla osób zainteresowanych. Mam nadzieję, że pozwoli troszkę zwiększyć świadomość i też takie podstawy uporządkować. Przypomnij jeszcze raz, gdzie Cię można znaleźć. Na Instagramie jako Keto Food Plan, także zapraszam. Super, podlinkujemy też na pewno w opisie tego odcinka na wszystkich platformach. Także gońcie tutaj do Julki po masę fajnych, ciekawych informacji, przepisów i zachęcam do obserwowania po prostu, bo myślę, że robi fajną, fajną robotę. Dzięki bardzo i zapraszam.